Także jest to ciągu nasi sąsiedzi, którzy w okolicach mieszkają, ponieważ na Kościele jest poważne, więc nawet jak nie wszyscy chcą posłuchać tej mszy świętej, to mają okazję, a przynajmniej myślę, że będziecie Państwo dla nas tutaj zgromadzonych przez tę godzinę gwarancyjni, że właśnie także i do Waszych zacnych uszu dojdą dźwięki z naszego parafialnego Kościoła. Bardzo serdecznie witam wszystkich tutaj zgromadzonych w Kościele, szczególnie dzieci. Bardzo się cieszę, że jesteście, że wszystkie krzesełka dla Was przygotowane dzisiaj są zajęte. Przez Was oczywiście. Widzę, że wyglądacie odświętnie i to jest bardzo pięknie, że wyglądacie odświętnie, bo dzisiaj jest jakże ważny dla Was dzień. Dzisiaj po raz pierwszy w pełen sposób będziecie uczestniczyć w Komunii Świętej, we mszy świętej. Co to oznacza? Oznacza to, że po raz pierwszy w życiu będziecie mogli przyjąć Pana Jezusa do swoich serc. W ważnych momentach życia towarzyszą Wam Wasi kochani rodzice. Często opiekując się Wami nawet w trudnych sytuacjach, w trudnych momentach, a może w tych momentach szczególnie, ale także i w tych momentach, które są dla Was i kochane dzieci, kochani rodzice, wielką radością. Popatrzycie, jak Wasze dzieci rosną, rozwijają się, mądrzeją, nie byli zmądrzeni się, mądrzeją się, są coraz mądrzejsze, wspanialsze i w ten sposób także i Wy, jako rodzice, przyczyniacie się do rozwoju Waszych dzieci. Jedną ze ścieżek rozwoju jest droga do Pana Boga. Już w tym miejscu na początku Wam dziękuję za Waszą rodzicielską troskę, w tym wymiarze szczególnie o rozwój religijny Waszych dzieci, o tę przyjaźń z Panem Bogiem. Wśród gości na pewno są chrzestni, albo wielu chrzestnych jest. Może są dziadkowie i babcie, albo inni zaproszeni goście. Bardzo serdecznie Was wszystkich tutaj na dzień dobry pozdrawiam. I chcę, abyście w naszym kościele w czasie tej liturgii, mimo że mamy czas pandemii, nie czuli się tak skrępowani, że jest to kościół, że to jest tak strasznie, bo to jest kościół. No musi być poważnie, bo jest Pan. Ale równocześnie człowiek musi czuć wieść z Panem Bogiem, niezależnie od tego, ile ma lat. Witam wszystkich zgromadzonych na tej liturgii. W ważnych momentach życia rodzice błogosławią swoje dzieci. Jest tutaj czas pandemii, więc nie ma możliwości, jak to co roku do nich wyjścia na zewnątrz kościoła i potem uroczystego wejścia, ale chcę, aby rodzice pobłogosławili swoje dzieci. Powiem teraz, jak to będzie wyglądało. Dzieci stojąc w miejscu, odwróćcie się w stronę tam, gdzie siedzą dorośli, tylko w miejscu stojąc. A rodzice, miejsca, gdzie są, powtórzą za mną słowa, które za chwilę wypowiem, na końcu czyniąc znak Krzyża Świętego. Mówią za mną rodzice. Moje kochane dziecko. Tutaj każdy mówi imię swojego dziecka. Błogosławię Cię dzisiaj. Dzień Twojej pierwszej Komunii Świętej. Niech Pan Jezus będzie z Tobą i z naszą rodziną. Udzielam Ci rodzicielskiego błogosławieństwa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dzieci są pobłogosławione, teraz dzieci odwróćcie się zwyczajnie. I możemy rozpocząć tę świętą komunię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Thank you.
Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawny swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nimi zmiłuje, do Boga naszego, gdyż On jest przebaczany. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi się moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Oto słowo Boże. Aleluja.
który wyszedł ciasnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara na dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedł ponownie około godziny 6-9, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu to stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy naszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich, aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, przebrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiegotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara mówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Oto słowo Pańskie. Uroczysty Dzień Komunii jest największą obradością. Tak możemy dzisiaj wypowiedzieć Panu Jezusowi, sobie, rodzicom, chrzestnym, wszystkim zgromadzonym w Kościele. Bo chociaż kochani goście są wspaniali, to jednak dzisiaj, bo właśnie to jest najważniejsze, myślę, że wiecie, kiedyś przed wielu laty, gdy byłem młodym księdzem i przychowałem dzieci do pierwszej komunii świętej, a potem tę komunię świętą przeprowadziłem. Po mszy świętej komunijnej, już po obiedzie, poszedłem sobie ulicami Szczecina na spacer. Spotykam wiele dzieci w tych pięknych sprawach komunijnych, które spacerują wraz z najbliższymi, ale pamiętam takiego Zbyszka, z którym wtedy się na tym moim spacerze spotkaliśmy. Zwykle nie szedł sam. Obok niego szedł jeszcze tata, mama, chrzestni, no i jeszcze było parę młodszych dzieci, których nie znamy. Spotkaliśmy się i zaczęliśmy rozmawiać. Po chwili chrzestny mówi do tego chłopaka: powiedz księdzu, jakie prezenty dał ci chrzestny na pierwszą komunię świętą? A chłopak był tak sprytny i tak mądry, że wiedział, co odpowiedzieć. I powiedział tak: wujku, ja ci dziękuję za twój prezent, z którego się bardzo cieszę, ale dzisiaj najważniejszy jest dla mnie Pan Jezus. I nie powiedział mi, co dostał od chrzestnego. Zachował to dla siebie i dobrze zrobił. Umiał chrzestnemu w odpowiednim czasie podziękować, ale tutaj nie chodziło o to, aby się przechwalać, tylko o to, aby podziękować za prezent, ale też i aby powiedzieć wszystkim, ale przede wszystkim sobie, że najważniejszym dla mnie tego dnia i nie tylko tego dnia jest Pan Jezus. Nie wiem, dzieci, czy pamiętacie swój własny chrzest, niektóre pamiętają. Ale zobaczcie, czy w tym kościele, czy w innym kościele, gdy był chrzest, to wszyscy zgromadzeni w kościele wtedy na chrzcie zatrzymywali się w tym miejscu. Tutaj jest ustawiona chrzcie.
Chrzcielnica. Chrzcielnica, gdzie udziela się sakramentu Chrztu Świętego. I ksiądz wtedy polał swoją piękną główkę, nie wiem jaka była fryzura wtedy, ale może na zdjęciach dzisiaj jest. Sobie zobaczycie, jak jest na zdjęciach. Polał swoją piękną główkę, powiedział twoje imię, czyli imiona, jeżeli masz więcej niż jedno, i dodał, polewając tę główkę wodą święconą, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I w tym momencie stały się dzieckiem Bożym. I potem tak było fajnie, jak zaśpiewało się tę piosenkę, chociaż która o tym mówiła, a która tak nie ma słowa, dzieckiem Bożym jestem i ja, a dalej jak mamy? Trala, la, 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 właśnie, dzieckiem Bożym jestem ja. Ale tutaj nie chodzi o tą piosenkę. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, że kiedy przyjęliśmy przez święty, to ksiądz polał nas wodą święconą, wypowiedział słowa sakramentu chrztu, a my staliśmy się dziećmi Bożymi. I nimi rzeczywiście jesteśmy. Potem, zobaczcie, ksiądz wziął takie naczynko, a w tym naczynku był olejek, olej święty, który ksiądz biskup poświęcił w kościele, w katedrze, raz w roku to się odbywa. I wtedy także wasza główka została tym olejkiem namaszczona. A potem jeszcze, o, tutaj taka wielka świeczka w kościele się znajduje. Ta wielka świeczka to Paschę, symbolizująca Pana Jezusa. W tym roku nie mieliście być na Wielkanoc w kościele w czasie Wigilii Paschalnej, kiedy ta świeczka jest tak uroczyście wniesiona do kościoła. Poprzednich latach, kiedy nie było pandemii, to była ta możliwość i wtedy dzieci komunijne zapalały swoje świece chrzcielone, które przyniosły na Wielkanoc do kościoła, od tej właśnie świecy. I w tej uroczystości, gdy w kościele było ciemno, gdy na dworze było ciemno, to ksiądz nosił tę świecę, śpiewał światło Chrystusa, ludzie odpowiadali, Bogu niech będą dzięki. Ale potem wszyscy odnawiali swoje chrzcielne przyrzeczenia, a ksiądz robił ich wodą święconą. Tak było na Wielkanoc. W tym roku w czasie Wielkanocy mogło być tylko 5 osób w kościele. Pamiętamy wszyscy, jak to było, prawda? Dlatego na Wielkanoc uzupełnimy dzisiaj bardzo spokojnie, w czasie tej naszej pięknej, uszczęśliwej pierwszej komunii. Ale chcę wam powiedzieć, że wtedy jeszcze się chrztu waszego podano wam białą szatę. No i jestem ciekawy, czy któryś z dzieci może pamięta, może widziało swoją białą szatkę chrzcielną. Jesteś jeszcze do domu, może znajduje się w szafie? Gdzieś tam? Jest, rodzice kiwają główkami, że jest, prawda, dobrze, fajnie, że nie słuchajcie. Ale zobaczcie, gdybym powiedział dzisiaj do was tak, słuchajcie, dzieci, kiedy wrócicie do domu, to przynieście te swoje szatki z chrztu. To wielu z was by powiedziało, proszę księdza, ale one były takie malutkie, bardzo malutkie. To dzisiaj nie da się tych szatek złożyć. Dlatego właśnie na Pomonię Świętą ubieramy białe zdrowie, które symbolizują właśnie tamtą białą szatę chrzcielną. Rozumiecie? Ta biała szata, czystość duszy. Oczywiście dzisiaj są powiększone te szaty, bo dzisiaj jesteście piękni niż to było kiedyś. To jest jasne. I pięknie wyglądali wszyscy bez wielu. I teraz zobaczcie tak. Dzisiaj, kiedy ta biała szata symbolizuje gotowość przyjęcia Pana Jezusa, czystość duszy, to jest bardzo piękne, że jesteście gotowi. Ale zobaczcie, kiedy wchodziło się do kościoła, to drzwi były szeroko otwarte. Dlaczego drzwi są szeroko otwarte? Nie tylko dlatego, że jest ładna pogoda dzisiaj, słoneczko świeci i są uświetnięci rodzice i goście. I nie tylko dlatego, że deszcz nie pada, ale te otwarte drzwi tak trochę coś symbolizują, że dzisiaj macie taką szeroką furtkę otwartą do przyjmowania Pana Jezusa w Komunii Świętej w czasie każdej Mszy Świętej, pod warunkiem, że nie macie grzechu. Gdyby się grzech zdarzył, jest konfesjonał, jest ksiądz konfesjonał, nie wiemicie teraz konfesjonału, nie o to chodzi, ale właśnie po jakimś czasie spokojnie i wracam, słuchajcie, nawet jakby się nasze serce
Jest jedna ciekawa rzecz, bardzo ciekawa rzecz, bo wiele dzieci po pierwszej komunii świętej potrafi się pięknie angażować w różne rzeczy. Nie tylko tak jak dzisiaj chłopiec i dziewczynka czytali. Niektórzy będą czytać za chwilę. Nie będziecie nieść piękne dary ołtarza za chwilę. Ale słuchajcie, kiedy się skończy ta msza święta dzisiejsza, kiedy minie już pierwsza komunia święta, każdy z was może coś fajnego dla Pana Jezusa w kościele zrobić. I słuchajcie, tutaj mamy Konrada. Konrad jest, zobaczcie, chodź tutaj Konrad. Niektórzy Konrada znają. I tutaj jest Konrad, zobaczcie. Konrad jest duży, prawda? Ale Konrad kiedyś był mały. Konrad był mały. I Konrad, powiedz, kiedy zostałeś mistrzem? Drobna rzecz jest wykonana z taką wielką miłością.
uzupełnimy pewne rzeczy związane właśnie z naszym przygotowaniem i byciem u Pana Jezusa. Teraz tak, dzieci zrobimy tak, rodzice wstańcie, tylko rodzice, bo dzieci muszą Was znaleźć. Dobrze? Dzieci wstańcie i dzieci teraz podchodzą do swoich rodziców, tam gdzie są rodzice, dobrze? I dzieci za chwilę wręczą świeczki swoim świece, czy przycielne, czy nowe, swoim kochanym dzieciom. Nie wszyscy, możecie stać przy rodzicach. To będzie takie fajne. Dzieci stacie przy rodzicach, bliżutko swoich, w różnych miejscach kościoła, tam gdzie są wasi rodzice. Jest to naprawdę bardzo piękne. I teraz proszę ministranta Konrada, aby od tej wielkiej świecy was palnego, zobaczcie, podpalił swoją świeczkę i on będzie chodził wśród was i od tej świeczki, którą zapalił od was całą, będzie podpalał wasze świeczki. A wy jesteście jak te baranki młode, które są zapotrzebne na ucztę Pana Jezusa. Oh.
kilka pytań. Tych pytań, które przedstawia w czasie tego, co dzieje się potem w czasie Chrztu Świętego, a przecież to jest część Wigilii Paschalnej, tej z czasu, kiedy świętujemy zmartwychwstanie Pana Jezusa. I dlatego uwaga, wszyscy oddają odpowiedzi, i dzieci, i rodzice, i wszyscy zgromadzeni. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wierzycie Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, swojego jedynego Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty powcowanie, grzechom odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i życie wieczne? Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą próbą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Słuchajcie, za chwilę wyśpiewamy nasze wyznanie wiary. Ewa, powiedz, jaki jest tekst refrenu? Wierzę, Tobie Boże, ufam z wszystkich sił. Tyś jest drogą, Tyś jest prawdą, Tyś jest życiem. Jak już będzie któraś zwrotka, możemy wszyscy śpiewać. A teraz proszę Konrada, aby mi podał wodę z chrzcielnicy. I ja teraz na pamiątkę waszego chrztu przyśpiewię tej pieśni, pokropię wszystkich wodą święconą. Ty jesteś u mnie.
dorosłym rodzicom. Rodzice się które w pierwszych chwilach trzeba śpiąć, żeby one wyschły. I dzieci wracacie na swoje miejsca do prezbiterium. Zapraszam Was. Zmieniam się i serca ciało, zmieniam się,
Pozwólcie się, aby wojownie waszą ofiarę przyjął pokoju się z Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu i spraw, aby w sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, które wierzę z całego serca, przez Chrystusa Pana naszego. O tych, których kochamy jeszcze za mało.
Pamiętaj o tych, co umarli i przyjdź ich z miłością do Twojego domu. Doprowadź nas wszystkich do siebie, abyśmy razem z Dziewicą Maryją, Matką Twojego Syna i naszą i z wszystkimi, którzy kochają naszego Pana Jezusa Chrystusa, na wieki śpiewali Tobie pieśni chwały. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Uczeń przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowo, ośmielamy się mówić.
Bardzo dziękuję rodzicom.
zwyczajnie o 12.30 przemienny, zwyczajnie w niedzielę o 12.30 panienie, o 13.30 w niedzielę do domu, w niedzielę zwyczajnie o 9.30 w Rzęśnie, w niedzielę rano o 8.00 w Łódkowie, w sobotę o 16.30 w Tucze, w niedzielę o 9.30 w Dobrej o 8.00, o 11.00 do 18.00. Biuro operacyjne czynne w środę po wieczornej przyświecie albo na telefon, we wtorek spotkanie kręgu gminnego pomyszy. Uwaga kandydaci do wierzchowania, zapisy u księdza Roberta do 4 października. To nie jest tak, że ksiądz Robert zapisuje sobie tych w szkole, którzy są w wieku, kiedy się szykuje do wierzchowania i sobie przepisuje, tylko każdy z was i każda z was kandydat do wierzchowania zgłasza się poza programem szkolnym, że w tym roku chce się szykować do sakramentu wierzchowania. Jutro rozpoczynamy renowację ołtarza w Dobrej. Kochani, jutro będzie następna wielka rzecz. Zakończyliśmy walkę z naszym robaczkiem, który nam jadł drewno na chucze. Baliśmy się, że ogrania i ogniska lądują nieco wyżej. Dlatego było tymczasowe granie na instrumencie zastępczym. Ogniska chyba dzisiaj zaryzykowała swoje własne zdrowie i życie. I mimo, że tam jeszcze ta chemia jest obecna, to postanowiła zagrać na chucze. Odwaga, ale jednocześnie i moje podziękowania. I słuchajcie, będzie następny remont w parafii, czyli renowacja ołtarza. Dostaliśmy dotację, drugie tyle musimy dołożyć i dołożymy. I od dnia jutrzejszego konserwator zabytków wraz z firmą przyjedzie do kościoła w Dobrej. Dlatego msza święta jutro będzie wyjątkowo o 9.15, a nie o 18.00. Kościół już będzie zajęty i wtedy właśnie rozpocznie się renowacja. Będą założone rusztowania. Nie będę teraz chodził w rzeczy technicznych, po prostu zacznie się renowacja naszych zabytków w kościele parafialnym. W dniu jutrzejszym taki jest projekt. Bóg zabrał przy okazji za wszelkie ofiary, które są złożone na cele naszych tutaj dzieł remontowych. I on to, co już wspomniałem, ostatni komunikat wczoraj po pomyśli w egzaminach na studium ogranistowskim w Szczecinie. Cztery nasze ogranistki uzyskały tytuł i certyfikat ogranistki archidiecezji w Szczecińsko-Kamieńskiej. Gratulujemy Klaudii, Martynie, Ewie i Natalii. Kochani, będzie teraz Boże błogosławieństwo kończące tę muszę święto. Pieśń na zakończenie, ale jeszcze nie koniec naszego spotkania. Dobrze, to tak jeszcze wytrzymajcie troszeczkę. Jedzenie nie stydzie, co? Dajemy radę. No to dobrze, to powstanie na Boże błogosławieństwo. Mam z wami. Niech was błogosławi Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Pierwszej komunii świętej sprawa, ta pierwsza komunia święta była częstą komunią świętą, który przyjeżdżał.
chwytny.